Cześć wszystkim. Tak jak powiedziałam, część widzę tutaj osób Mimiga, które znam, część nie znam. Jest strasznie miło dzisiaj się z wami widzieć i poprowadzić ten wstęp do nierówności globalnych. Mam na imię Magda, pracuję w IGO od ponad roku, zajmuję się głównie sprawiedliwością żywnościową, ale przyznam, że nierówności jest mi szczególnie bliski, ponieważ też przez kilka lat pracowałam w temacie edukacji globalnej. I tam właściwie przez te 3 lata mówiliśmy o tym, skąd te nierówności się biorą i co właściwie z tego wynika. Może pokrótce opowiem Wam o IGO dla tych osób, które pierwszy raz mają z nami do czynienia. Jesteśmy organizacją pozarządową, jesteśmy think tankiem, jesteśmy organizacją aktywistyczną. Mamy siedzibę swoją w Warszawie, ale staramy się jak najbardziej z działaniami naszymi docierać do wszystkich zakątków w Polsce. I naszym takim hasłem to jest właśnie dążenie do zmiany niesprawiedliwych mechanizmów rządzących światem. Oczywiście to, czym te mechanizmy są i czym jest niesprawiedliwość, każdy sobie jakoś inaczej definiuje. Natomiast my staramy się odpowiedzieć na pytanie, co by się musiało stać, żeby ogólnie społeczeństwo globalne było bardziej sprawiedliwe i żeby te nierówności, które na świecie obecnie występują, były jak najmniejsze. Mamy też takie przekonanie, że obecnie istniejący system, ten polityczno-gospodarczy, on te nierówności wyostrza. Daje władzę bardzo nielicznym, bardzo wielu osobom odbiera tak naprawdę podstawowe dobra, takie jak dostęp do żywności, dostęp do wody, dostęp do ziemi. I dlatego staramy się działać na rzecz właśnie większej przejrzystości firm, większej przejrzystości też polityk państwowych. A takim hasłem IGO to jest może nie hasłem, tylko takim naszym, głównie skupiamy się na krajach południa. Mamy takie poczucie, że bardzo często w dyskusji publicznej, politycznej w Polsce głos mieszkańców i mieszkanek krajów południa jest mało słyszalny i my staramy się być takim właśnie medium, takim miejscem dialogu i ze społeczeństwem polskim, i z decydentami, decydentkami, właśnie łączące te kraje południa z tym, co się dzieje w Europie, tutaj w Polsce. I prowadzimy działania zarówno rzecznicze, czyli dosyć często chodzimy na różnego rodzaju ciekawe lub nieciekawe spotkania z parlamentarzystami. Do różnych komisji też jesteśmy zapraszani do współpracy, ale też dużo robimy takich właśnie działań edukacyjnych, między innymi to działanie. Teraz chciałam Was na początek poprosić, to żebyśmy mieli takie rozeznanie, z jakich środowisk przechodzimy, co też się będzie łączyło z późniejszym pytaniem, czyli po co tu jesteśmy. Kim jesteście? Jakbyście się określiły? Czy jesteście nauczycielem, nauczycielką? Czy jesteście jakimś wolontariuszem, wolontariuszką w organizacji? Czy aktywistą? Czy kimś zupełnie innym, studentką? Gdybyście mogli tutaj zaznaczyć, to jest chyba test wielokrotnego wyboru, więc można być jedną osobą w 3 osobach lub w 4. Okej, okay, super. O, mamy bardzo ciekawe wyniki. Czyli mamy innych osób. Gdybyście mogły w czacie napisać tak mniej więcej, jeżeli zaznaczasz opcje inne, to jakbyś siebie określiła. I też do Was takie pytanie na rozgrzewkę, dlaczego bierzecie udział w tym webinarium? Czyli dlaczego Was ten temat nierówności globalnych, bo to też jest ważne, że to są globalne nierówności, jakoś dotyka dogłębnie. Dorota mi daje sygnały, żebym powiedziała 2 zdania o sobie. Tak jak mówiłam, specjalizuję się w temacie bezpieczeństwa żywnościowego, czyli tego, co zrobić, żeby wszyscy na świecie mieli odpowiednią ilość jedzenia i jakość tego jedzenia. A przy okazji też jestem trenerką i przyznam Wam szczerze, że bardzo lubię prowadzić zajęcia. To jest pierwszy raz, jak właściwie prowadzę webinarium, więc trochę mi brakuje kiwających główek albo nie, ale tutaj już powoli się rozkręcam na czacie i widzę, że że tam jesteście i dajecie znak, że jesteście. Zainteresowania są bardzo. Czyli jeden temat nierówności pokazuje jednak, jak wiele aspektów tych nierówności można zwrócić uwagę, bo tutaj część osób pisze, że chciałoby w pomocy humanitarnej działać, która
też jak w soczewce pokazuje, gdzie te nierówności są najbardziej skrajne. Też widzę, że jest osoba, która chciałaby pokazać, jak o tym temacie rozmawiać z młodzieżą. To też jest super ważne. Zresztą ćwiczenie, które dzisiaj będziemy robić, ja też często robię w szkole i przyznam szczerze, że w szkole lepiej wychodzi, kiedy jest możliwość zrobienia tego na sali. Także jakby ktoś był też zainteresowany taką metodą, to jak najbardziej potem możemy przesłać taki scenariusz. Oczywiście zmieniać świat, żyć bardziej oficjalnie, to też nam jest bardzo, bardzo bliskie. Poszerzyć wiedzę, mam nadzieję, że to się wydarzy. A jeżeli nie poszerzenie, to pewne ustrukturyzowanie tej wiedzy. Także bardzo Wam dziękuję za ten krótki wstęp, kim jesteście, dlaczego tu jesteście i dlaczego ja tutaj jestem. Dzisiejsze webinarium to jest takie webinarium właśnie wstępne do całego kursu. I rzeczy, które się pojawią dzisiaj, one będą dla naszej później pracy będą dosyć istotne i ważne. Więc może tak się zdarzyć, że to, co dzisiaj się już to, co się pojawi na dzisiejszym webinarium, jest już Wam znane. Być może to nie będzie jakoś super zaskakujące, ale dla nas jest ważne, żeby uściślić sobie pewne definicje, uściślić pewien punkt patrzenia na te nierówności i żeby też mieć takie poczucie, że wiemy, o czym rozmawiamy. I tak jak powiedziałam, IGO jest organizacją, która sprawiedliwości. I tutaj mam dla Was taki cytat łączący sprawiedliwość i dzisiejszy temat. To jest cytat z Piketty'ego z książki Kapitał XXI wieku. Spróbujcie sobie teraz przeczytać ten kawałek. I tutaj w tym cytacie są dwie ważne rzeczy. To znaczy to, co powiedziałam wcześniej, czyli to, co jest sprawiedliwe, to, co nie jest sprawiedliwe, jest bardzo względne. Pewnie gdybyśmy mieli tutaj na tym dzisiaj czacie, na tym webinarium osoby tylko i wyłącznie zasiadające w spółkach dużych korporacji, pewnie mielibyśmy inną rozmowę na temat nierówności. My jako IGO faktycznie staramy się odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby na tym świecie tych nierówności było jak najmniej bo mamy takie przekonanie, że przy obecnych zasobach i przy obecnej populacji jest to możliwe, a to brakuje to właśnie jakaś wola polityczna. A druga ważna rzecz z tego cytatu to właśnie ta kwestia podziału bogactw, która zawsze miała subiektywny charakter, zawsze rodziła konflikty polityczne i tak niestety zawsze będzie. O tych nierównościach to też pisano już bardzo wiele. Najwięcej chyba rzeczy zaczęło powstawać na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy populacja światowa bardzo, bardzo zaczęła rosnąć i nie spadać i wtedy zaczęto się zastanawiać w ogóle, co zrobić, żeby faktycznie te dobra, które mamy na świecie, którymi dysponujemy, starczyły dla wszystkich. I było wielu pisarzy, którzy się tym tematem zajmowało, właśnie głównie pisarzy, nie pisarek. Czekamy jeszcze na ważne dzieła ze strony pisarek. To był Malthus, to był Marx, to był Ricardo i oni wszyscy właśnie zajmowali się tym tematem kwestii podziału bogactw. I to też pokazuje, że te nierówności zawsze były i prawdopodobnie też będą. Ostatnio właśnie się na ten temat też pokusił Piketty, który również stwierdził, że one cały czas jednak rosną. I tutaj właśnie będziemy się dzisiaj zastanawiać, jak zorganizować to życie społeczne, żeby te nierówności wyeliminować. I teraz chciałabym, spojrzały na to zdjęcie mi, co o nim myślicie, co ono w Was wywołuje, jakie emocje. Też ciekawe, bo tutaj widzę żal, współczucie, złość, że z jednej strony właśnie złość to jest taka silna emocja, niektórzy nawet mówią, że żeby zmieniać cokolwiek, to trzeba poczuć złość, bo tylko złość jest w stanie nakręcić ludzi do działania, więc w sumie to dobrze, że się złość. Pytanie, czy tutaj jest też komentarz przykre, czy typowy widok miast południa? To też jest ciekawe pytanie i to otwieram tutaj też to pytanie, czy to tylko właśnie kraje południa, czy nie ma też takich widoków gdzieś u nas w krajach północy.
W ogóle temat nierówności budzi bardzo wiele emocji. Oczywiście zawsze się tutaj odnosimy do moralności, jak to możliwe, jak to jest w ogóle, jak można mieszkać tu i myśleć spokojnie sobie o ludziach mieszkających tam. My postaramy się dzisiaj spojrzeć na ten temat tak bardziej z globalnej perspektywy, która być może dla Was będzie zaskoczeniem, być może nie. Właśnie to zamierzamy odkryć teraz w ćwiczeniu, które Wam zaproponujemy. I mam do Was taką prośbę. Tutaj zobaczycie mapę świata i to ćwiczenie nam zajmie około pewnie 10 minut i będziemy sobie patrzeć na różne czynniki, które gdzieś w jakiś sposób opisują świat. Oczywiście ten opis będzie niepełny, bo samą statystyką no ciężko zbudować jakąś wizję świata, bo też w ogóle nie ma jednej wizji świata, każdy ma inną, ale powiedzmy spróbujemy tutaj sobie jakiś taki rys zrobić. Teraz mam do Was prośbę. Chciałabym, żebyście się zastanowili, patrząc na tą mapę świata, że ten świat i ludzie, którzy na nim mieszkają, to jest 100%. I zastanowili się, ile procent z tych 100% mieszka na poszczególnych kontynentach. Czyli na przykład, ile mieszka procent w Europie, ile w Afryce, ile w Ameryce Północnej, ile w Ameryce Łacińskiej, ile w Azji i ile w Oceanii. I też od razu. Mamy 100%, tak. I też od razu taka uwaga, ponieważ ja operuję na statystykach, które mocno określają, który kraj do którego kontynentu należy, więc też od razu tak wytłumaczę, że kiedy mówię Europa, mam też na myśli tutaj Rosję, kiedy mówię Azję, mam tutaj na myśli Turcję, Iran, Izrael, Arabię Saudyjską, Oman, Katar. Kiedy mówię Ameryka Łacińska, to mówię o Ameryce Centralnej i Ameryce Południowej. A kiedy mówię o północnej, to jest to głównie Kanada i Stany Zjednoczone. Natomiast ocean, no to wiadomo, Australia, Nowa Zelandia, Papua Nowa Gwinea. Tak woli porządku. I teraz przy każdym kontynencie będę zadawała Wam pytanie, jak myślicie, ile procent świata mieszka na danym kontynencie? I proszę Was, żebyście te odpowiedzi tutaj zapisywali na czacie i spróbujemy wybrać z tych odpowiedzi jakąś taką średnią. Także uwaga, jak myślicie, ile mniej więcej osób, ile procent mieszka w Europie, całej populacji świata? To ja w takim razie wyciągam średnią i robimy z tego 12%, ok? Ja mogę rysować? Dobrze, tutaj w takim razie 12%. Dobra, to teraz idziemy dalej. Powiedzmy, Afryka. Ile mniej procent mieszka w Afryce? 35? 10, 20, 18? Ja w takim razie wpisuję 25. To nie było 15, było 30, jest 20, 25. W takim razie spróbujemy 25. To teraz Ameryka Południowa. 5, 28. Tutaj jest duży rozstrzał od 4% do 20, do 30. W takim razie proponuję też koło 15, bo tutaj było i 8, i 30. Już nie będę dopisywać procent, to będziemy wiedzieć. Też nam zostały trzy kontynenty. Nam została Ameryka Północna. Też zobaczcie, ile już mamy procent, czyli mamy już 37, 40, 52. Jeszcze nam została Azja. Dobrze, w takim razie ja wpisuję 10. I zostaje nam tak, Azja. Ile w takim razie w Azji mieszka? 40, 60. Dobrze, wiecie co, wpiszę, bo jest między 40 a 60, jest jeszcze 50. Tutaj nam zostało z tych procent tak naprawdę mniej niż 50, więc wpiszę 45. Oczywiście w tym ćwiczeniu nie chodzi o to dalej co do procenta. Też patrząc na to, jak ten świat bardzo szybko się zmienia, to i tak byśmy nie trafili. To mniej więcej, żeby zobaczyć te proporcje. I została nam w takim razie jeszcze Oceania. Dobra. No to wpisujemy symboliczny 1%. Trochę przewyższamy 100%, ale powiedzmy, gdybym zaczęła od Azji, to potoczyłoby to się inaczej. To gdzieś tam nauka dla mnie. Dobrze, ja Wam teraz pokażę tak zwane prawidłowe odpowiedzi.
Proszę, popatrzcie sobie na nie. I to też jest ciekawe, bo jeszcze rok temu robiąc to ćwiczenie z młodzieżą w szkole w Europie było trochę mniej osób, w Afryce trochę więcej, więc to faktycznie się z roku na rok zmienia. I powiedzcie tylko, co jest dla Was tutaj największym zaskoczeniem? Może który kontynent dla Was jest największym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o populację? Gdzie się spodziewaliście, że jest albo mniej, albo więcej? Ameryka Łacińska, że mało jest w Ameryce Północnej, faktycznie ten niecałe 5%. Że w Afryce więcej, w Azji mniej. Dobrze. Oczywiście to, dlaczego mamy takie wyobrażenie, że gdzieś jest więcej, gdzieś jest mniej, na pewno ma wiele różnych powodów. Też być może tak jest, że częściej do nas docierają informacje właśnie z, nie wiem, z Ameryki Północnej, przez to ona się wydaje po prostu większa, bo też mamy więcej różnych, my też jako Polska, Polacy, relacji, nawet teraz w kontekście, nie wiem, TTIP-u i CETA, kiedy się mówi o tym, jak wielość produktów zaleje nasz rynek. A faktycznie o Ameryce Łacińskiej można rzadko usłyszeć, z wyjątkiem dzisiaj, bo akurat dzisiaj Nobla dostał prezydent Kolumbii Pokojowego, więc akurat dzisiaj w mediach polskich dużo o tym słychać, ale być może to jest ten powód. Drugie kryterium, nad jakim chciałabym, żebyście się zastanowili, znowu mamy świat, zastanówcie się, znowu, cały świat to 100%, ile procent bogactwa ma dany kontynent? Czyli i teraz bogactwo. Oczywiście jak mnożymy to bogactwo, jak określamy to bogactwo, jest to zawsze skomplikowane. Tutaj będziemy mówić o PKB, czyli o tym, ile na danym kontynencie się produkuje i to produkują i osoby mieszkające na tym kontynencie, i też firmy będące na tym kontynencie. I znowu zastanówcie się, że cały świat to jest 100%. Jak myślicie, ile procent z tego całego światowego wytwarzanego bogactwa przypada na Europę? Zacznijmy od siebie. Okej, okay, dobrze. Tutaj trochę przyspieszę. Mamy około 25. Taka średnia, 25. Dobrze. Ile w takim razie na Amerykę Północną? 60, 40. Dobrze, ponieważ było dużo i 40, i 60, i 30, to ja w takim razie dam 35. Od razu mówię, że już jeżeli chodzi o bogactwo, to zajęliśmy 60% całego bogactwa na Europę i Amerykę Północną. To teraz pytanie, ile Azja? To nam inne. To musi być mniej niż 40. 20, 15. Spróbujemy 20. To jeszcze zostaje Afryka. 4. Dobrze, znowu to jest bardzo arbitralne, ponieważ było dużo dwójek i dużo piątek, to wezmę taką średnią 3. I teraz Ameryka Łacińska. Ja w takim razie arbitralnie 4. Więc to jest mniej więcej to, co mniej więcej jako grupa sądzimy. I teraz pokażę znowu tak zwane prawdziwe wyniki. To jest to bogactwo w ujęciu PKB. I teraz znowu pytanie, czy tutaj jest coś zaskakującego? Jeżeli tak, to który kontynent albo dlaczego? Azja. A Azja, że tak dużo, czy tak dużo? Dużo. To też popatrzcie, jak, że ta Azja, to jeżeli wziąć pod uwagę, że to jest ponad połowa wszystkich ludzi na Ziemi mieszka w Azji, to też jest to ten efekt skali, że jednak wytwarza dużo, dużo dóbr. Europa za duża całkiem, za duża. Amerykanów równi z Europą. A myślałaś, że więcej Ameryka czy więcej Europa? Tutaj pytam Marię, że więcej dla Ameryki. Tak jak powiedziałam, jest dużo różnych sposobów liczenia tego dobrobytu. PKB opisuje tylko jakiś kawałek rzeczywistości, ponieważ jakby nawet spojrzeć na PNB, czyli produkt narodowy brutto, czyli to by się wliczało, to ile obywatele danego państwa, nie będąc na tym, w tym państwie, wytwarzają, to też te wyniki by różne. Ale takim ciekawym jeszcze sposobem liczenia bogactwa to jest taka definicja, to jest
Definicja przyjęta przez bank Credit Suisse, który co roku daje raport na temat światowego bogactwa. I nie wchodząc za bardzo w definicje ekonomiczne, aktywa rzeczywiste, aktywa finansowe, Credit Suisse pokazuje tak jakby przykładowy, średni portfel danego mieszkańca danego kontynentu, czyli ile taka przeciętnie zarabiająca uśredniona pensja osoby na tym kontynencie by wynosiła i jakie to jest bogactwo. I tutaj nie wiem, czy widzicie, Ameryka już tutaj północna ma znacznie więcej niż Europa, chociaż nadal są to dwa dominujące kontynenty. Tutaj znowu trzecim kontynentem to jest ta Azja, a tutaj jeszcze dodają Pacyfik, z czego aż 8 są Chiny. No i tutaj Afryka przy takiej populacji w porównaniu do Oceanii posiada tego jeszcze znacznie mniej. W tym ujęciu też to pokazuje przede wszystkim to, że firmy, które inwestują na kontynencie afrykańskim czy w Ameryce Łacińskiej, to finalnie jakby inwestują na miejscu, czyli wydobywają na miejscu różne, nie wiem, minerały, czy zajmują się produkcją żywności, ale jakby zyski z tego, ten przychód, jakby nie zostaje na tych kontynentach, tylko on idzie jakby do kontynentów tutaj wyżej. Dobrze, już myślałam, że więcej dla Ameryki. To słuchajcie, kolejny puzzle, który może jakoś ten obraz jeszcze bardziej opisać, świata, to chciałabym, żebyście się zastanowili, jaki procent osób na danym kontynencie mieszka w mieście. Bo będziemy robić porównanie miasto-wieś, czyli znowu wracamy tutaj sobie do mapy. I teraz chciałabym, żebyśmy się zastanowili, ile osób, teraz każdy kontynent to jest 100%, i ile na tym kontynencie osób mieszka w mieście. Czyli powiedzmy w Europie, jeżeli nie wiem, uważacie, że nie wiem, 50% w mieście, 50% w miastach, to piszecie 50, ok? Dobrze, to zacznijmy w takim razie od właśnie od Europy. Dobrze, tutaj widzę średnią 70. Teraz Ameryka Północna. Dobrze, tutaj też średnia około, no powiedzmy 75, bo tutaj widzę, ktoś napisał 90, więc troszeczkę więcej. Ameryka Łacińska. To taką średnią arbitralną ustawimy na 50%. To w sumie niewiele nam mówi, ale niech tak będzie. Afryka. Ok, też arbitralna średnia, biorę 30%. Azja. 80, 50, 60. Dobrze, w takim razie niech to będzie 60% mieszkających w Azji, w miastach, i zostaje Oceania, to podaje 30. Dobrze, z tej naszej mapy wychodzi, że znowu w Ameryce Północnej, w Europie, w Azji mieszka więcej osób w miastach niż na wsi. No w Ameryce Łacińskiej jest tak 50-50, mniej w Afryce zdecydowanie niż w miastach, a prawda wygląda następująco. I tutaj tak, widzicie, że faktycznie w Ameryce Północnej trochę więcej osób mieszka w mieście niż w Europie, ale znowu to są też bardzo do siebie zbliżone liczby. I Azja i Afryka to są dwa jedyne kontynenty w tym momencie, gdzie populacja miejska jest mniejsza niż populacja wiejska. I mówię to nie bez powodu, dlatego że to się będzie bardzo mocno łączyć potem z tematem żywności. Dlatego mam taką prośbę, żeby gdzieś o tym pamiętać, że te dwa kontynenty jednak jeszcze mają właśnie większość ludzi mieszkającą na wsi. Tutaj zawsze widzę, że Afryka jest zaskoczeniem. Pytanie, czy dla Was też teraz była Afryka zaskoczeniem, że 40%? Co nam to tak naprawdę mówi? Czy to dobrze, że więcej w miastach, czy to dobrze, że mniej na wsi? Jak myślicie, co to może, jaki to trend może odzwierciedlać? Migracje. Jakby cały czas się mówi, że wiek XXI to będzie wiekiem, czyli że jest wiekiem migracji. Industrializacja. Źle powinno być więcej na wsi.
Dokładnie to jest tak, to dokładnie to, jakby te migracje raz, one są spowodowane różnymi czynnikami. Też widać różnicę między tymi krajami wysokoprzemysłowymi w Europie czy w Ameryce Północnej, gdzie po prostu bycie rolnikiem i uprawa ziemi albo się staje mało opłacalna, albo też ten model przestaje być atrakcyjny. I następują migracje do miast. Na kontynentach afrykańskim, azjatyckim często to jest tak, że ludzie są wypychani z tych wsi i wręcz zmuszani do migracji do miast, z tego względu, że im się zabiera ziemię, czy takie zanieczyszczone środowisko przez na przykład przemysł wydobywczy, że już w takim czasie, w tym miejscu nie można żyć. Oczywiście duże uproszczenie, będziemy wchodzić w szczegóły tego na następnych webinariach. Spadek rolnictwa, głód. No i tym tematem przechodzimy właśnie do tematu głodu. Chciałabym, żebyście znowu spojrzały na mapę, i to już jest właściwie przedostatni czynnik, i oszacowali znowu cały świat to 100%, gdzie jak myślicie najwięcej osób zmaga się z problemem głodu? Może od Azji. Jak myślicie, ile procent ze wszystkich osób, które cierpią głód, mieszka w Azji? Dobrze, biorę tutaj 30. Afryka? 70 i 50. Dobrze, tutaj zdecydowanie jest. Więc tylko też popatrzcie, że już mamy 30 na Azję, także cały świat to 100%, to powiedzmy, żeby gdzieś komuś zostało, to weźmiemy te 60, 50, może 55. O, zmieniłam w międzyczasie kolor. Się zastanawiałam, jak to być. Dobrze, to mamy już 85 i teraz popatrzmy na inne kontynenty. Europa, w tym razie uśrednione 3. Kto to jest dobry z matematyki? To jest 85, 88, czyli nam zostało 12% i 3 kontynenty. To może Ameryka Łacińska? 10, 8, 20. Zostało nam 12, więc 20, że tak powiem, z naszych kalkulacji nie może być. Wezmę w takim razie 9, żeby sobie skomplikować sprawę. I wydaje mi się, że zostały 3%, także Ameryka Północna. Dobrze, ponieważ do tej pory było tak, że Ameryka i Europa miały podobnie. Oczywiście Północna, to wezmę. No i zostaje na Oceanie. Ojej, ktoś mi pomoże. Ile? Sarian, już widziałam wcześniej, że ty bardzo szybko liczysz 0%. No to w takim razie weźmy to, co proponuje Karol, 0,1. Tutaj widzimy, że jest niewiele. Patrząc. Dobrze, słuchajcie, no to wygląda. Myślę, że to też może być dla was zaskoczenie. Już przechodzę do tutaj. To są szacunki FAO, czyli agencja się zajmuje badaniem głodu na świecie. Oczywiście też przy okazji tematu w ogóle bezpieczeństwa żywnościowego, mam nadzieję, żeby powiedzieć, jak te statystyki się zbiera. Bo to oczywiście też jest jakiś określony szacunek i on nie wszystko ujmuje. Ale tutaj widać jedną rzecz, że w Azji zdecydowanie jest więcej, patrząc statystycznie, głodnych ludzi cierpiących z powodu głodu niż w Afryce. Pytanie, czy to jest dla was zaskoczenie? Czy tak, czy nie? To dużo. Też popatrzy Mariana, znowu wracając do pierwszego slajdu, ile w Azji jest, jaka jest, ile jest osób mieszkających, czyli ta populacja, ponad połowa świata mieszka w Azji. Tak. Azja to też Rosja. Nie w tej statystyce. Tutaj, tak jak mówiłam, do Europy się Rosja wlicza. Tutaj głównie Indie, Chiny, że tak powiem, robią ten wskaźnik, że w Afryce więcej. Faktycznie, jakby popatrzeć na wybrane regiony w Afryce, to Afryka subsaharyjska to jest taki region na świecie, gdzie jest największe zagęszczenie osób cierpiących z powodu głodu, natomiast się nie roznosi równomiernie na cały kontynent. Plus mocny przekaz sprzedający Afrykę jako cierpiący głód. Tak, bo najczęściej się słyszy właśnie o Afryce w kontekście głodu, niekoniecznie o Azji. Wiem na statystykę, że w Europie zagrożonych głodem jest 15 milionów osób.
niż tutaj wynikało z tej statystyki, bo gdyby dodać te wszystkie liczby, to na Europę, Amerykę Północną i Oceanie wychodzi niecałe 2%, a przy tym właśnie założeniu, że w Europie 15 milionów, to jest ponad 1%, ale widać tutaj bardzo wyraźnie, że jakby kontynent amerykański, tam gdzie jest ta duża kumulacja bogactwa, jakby nie spotyka się z tym jako. Oczywiście też warto o tym pomyśleć, że jakby głód to jest jedna rzecz, niedożywienie, czyli ilość osób otyłych, to znowu jest ta płaga naszych społeczeństw. I to też dobrze. Już ostatnia statystyka, obiecuję, to są katastrofy naturalne. Chciałabym, żebyście też się zastanowiły, jeżeli wszystkie katastrofy na świecie to 100%, to ile z nich występuje na poszczególnych kontynentach? Nawet teraz w wiadomościach można zobaczyć, że to się raczej dzieje naprawdę i to jest powoduje bardzo duże nierówności. Pytanie, czy współczynnik głodujących ludzi spada globalnie? Globalnie tak, natomiast tak jak powiedziałam, są regiony, w których on się utrzymuje od lat i kiedy pogląda rozwoju, które zakładały właśnie obniżenie tego współczynnika, globalnie on został obniżony, natomiast nie zostały zredukowane te czynniki, które powodują, że cały czas ci sami ludzie są w ogóle odpowiedniego dostępu do żywności na świecie. Dobrze. Katastrofy naturalne, jak myślicie, ile w Europie? Dwa. 5, 2. Dobra, wrzucam 2. Jak myślicie, ile w Afryce? 15, dobrze. Azja? 50. Dobrze, wezmę w takim razie 50, żebyśmy mieli jeszcze trochę procentów na inne kontynenty. Ameryka Północna, aha, przepraszam, są razem, czyli jest jakby cały kontynent amerykański. Więc jakbyście mogli pomyśleć o całej, tak, obie Ameryki. 25. Dobrze, średnio to widzę, że 20. I Oceania? 5. Sarian, potrzebuję Twojej szybkiej kalkulacji, ale może w takim razie, nie wiem, przed chwilą wyrzuciło z czatu. Dobrze, w takim razie arbitralnie 10. Ustawiamy. I tutaj są. Tutaj myślę, że byliśmy jak grupa całkiem blisko, czyli najwięcej faktycznie znowu katastrof wydarza się w Azji i jeżeli chodzi o w ogóle rodzaj katastrofy, jaki najczęściej dotyka ten kontynent, to jest to powódź. I to jest znowu bardzo ważne, ponieważ jakby zalane pola uprawne to jest duży problem dla rolników. Którzy to, a właśnie nie powiedziałam tego najważniejszego w temacie głodu, że grupą, która najbardziej cierpi głód, to są rolnicy, czyli osoby, które teoretycznie powinny mieć do niej największy dostęp. I to są właśnie ci rolnicy w Afryce i Azji, czyli na tych dwóch kontynentach, gdzie więcej osób mieszka na wsi niż w miastach, czyli znowu powinny mieć te osoby większy dostęp. Ale jak sobie to połączymy teraz z katastrofami naturalnymi, to bardzo wyraźnie widać, że właśnie te katastrofy najczęściej też dotykają rolników, którzy są w ich obliczu najbardziej bezbronni. Nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję być, nie wiem, w terenie, gdzie właśnie szaleje tajfun albo jest jakiś inny kataklizm, ale też z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że w mieście jest po prostu łatwiej się schronić, ochronić dobytek, ochronić też właśnie żywność. Te katastrofy najbardziej dotykają tutaj tereny wiejskie. I to też jest jedna z wielu przyczyn obecnych nierówności na świecie. A znowu, jakby to rozszerzyć ten temat o to, jakby skąd się zmiany klimatu biorą, oczywiście biorąc pod uwagę to, że one zawsze były i zawsze będą, ale dołączając ten czynnik, czyli ludzki, czyli to, ile my produkujemy dwutlenku węgla, gdzie on jest produkowany, które kraje, które kontynenty go produkują, które na tym zyskują, to też pokazuje pewien obraz świata. I tak podsumowując ten wątek, to jest taka mapa, która jakby ma za zadanie pokazać, jak w tym momencie, jak ten 2015-16 rok, ponieważ to są statystyki z tych 2 lat, wygląda świat ujęte zbiorczo. I tutaj taka jedna rzecz, którą warto zobaczyć, że być może jest jakiś truizm, który w tym momencie mówię,
ale kontynenty, na których jest w sumie najmniejsza ilość ludzi, czerpią największe zyski z bogactw obecnie dostępnych. Też są w przeważającej tutaj większości, widzicie, mieszkańcami i mieszkankami miast. Cierpią stosunkowo najmniejszy głód. No i tutaj, jeżeli chodzi o katastrofy naturalne, to nie można tego uogólnić, bo jednak w Ameryce Północnej tych katastrof występuje bardzo dużo, ale też ten kontynent jest dosyć dobrze przygotowany na nie i te katastrofy występujące, na przykład tak jak teraz zobaczycie na Haiti, a występujące, nie wiem, w Ameryce, w USA, dotykające Florydę, ich skutki też będą bardzo różne. I to jest coś, co my tutaj tak, o czym, kiedy mówimy o krajach właśnie południa i północy, to bardzo często właśnie to mamy na myśli, czyli jest ta bogata północ, która czerpie zyski z bardzo często kosztem tego globalnego południa. Oczywiście, jak widać, ta linia trochę mi średnio wyszła, bo ona powinna właściwie być gdzieś tutaj. I tak też pokazujemy, czyli ta linia też powinna wykluczać o ten region, ponieważ Australia i tutaj Nowa Zelandia się już zdecydują, czyli się wliczają do, o, strzałka, do globalnej północy. Też ten kawałek tutaj Afryki, czyli RPA, też biorąc pod uwagę te trendy globalnej północy. I też tutaj kawałek Chile i Argentyny, one również mogą, często już są zaliczane do globalnej północy. Część tutaj, na przykład Serbia, biorąc znowu pod uwagę statystyki tylko i wyłącznie, może być zaliczana do globalnego południa. Oczywiście teraz jest to cała kwestia Ukrainy, Syrii i tych wszystkich państw, w których są konflikty zbrojne, więc ten podział jest taki pomowny. Z niego się już coraz mniej, właśnie Japonia oczywiście też, oczywiście globalna północ, on jest już coraz mniej adekwatny, ale to, ten obrazek wam pokazuje właśnie mniej więcej, jak to wygląda tak globalnie. I żeby teraz to jeszcze rozszerzyć, to mam dla was taką właśnie informację, że 10 największych korporacji ma większe przychody niż większość krajów na świecie razem wziętych. I teraz tak, mając właśnie ten obrazek wcześniej w głowie, spróbujcie sobie jeszcze pomyśleć o tym, że tych 10 firm ma większe przychody niż państwa. Jak myślicie, czy to jest niebezpieczne, jakie to ze sobą niebezpiecznie? Napiszcie proszę to na czacie. Globalizacja prawa względem rzeczywistości, przychody korporacji, jakie niebezpieczeństwa? Globalne decyzje podejmowane w oderwaniu od rzeczywistości, monopolizacja rynku, narzucanie cen, warunków, standardów jakości. No tutaj nawet z tej statystyki wychodzi, że korporacje już są bogatsze, nawet nie to, że stają się bogatsze, tylko są faktycznie bogatsze niż państwa. Też Sarian tutaj jedną ważną rzecz jakby punktujesz, czyli że brak wystarczających możliwości ochrony prawnej organizmów państwowych. Kiedy sobie popatrzycie na i narzucać prawo, to jest dokładnie to, kiedy sobie popatrzymy na to właśnie, jakie obowiązki mają państwa, to zobaczymy szybko, że korporacje, które mają te majątki dosyć zbliżone do państw, takich obowiązków już nie mają. Nie wiem, czy wiecie, ale teraz za tydzień będzie się w Hadze odbywał trybunał taki ludowy, gdzie będziemy sądzić Santo za zbrodnie przeciwko ludzkości. To jest pierwszy w ogóle raz w historii świata, kiedy korporacja będzie odpowiadać za takie zbrodnie, ale to nie jest trybunał, to nie jest ten trybunał haski, tylko to jest tak zwany ludowy trybunał, czyli ten wynik tego wyroku będzie taki bardziej umowny i być może na jego podstawie powstaną jakieś regulacje, które te działania korporacji będą jeszcze bardziej kontrolowały. I to jest dokładnie też to, co mówisz ty, Jerzy, czyli korporacje będą miały większy wpływ globalny niż kraje reprezentujące swoich obywateli. I to, co jest jeszcze ważne, co w kontekście właśnie nierówności globalnych, że kiedy sobie pomyślicie o państwach, to kiedy chcecie dochodzić swoich praw jako obywatele w konflikcie z państwem,
to tutaj działa ten system państwowy i są sądy krajowe. Natomiast jeżeli chodzi o korporacje, to one w ogóle funkcjonują w tej rzeczywistości globalnej, czyli korporacja X ma swoich spółek córek pięć w różnych krajach na świecie, na różnych, na wszystkich pięciu kontynentach, sześciu kontynentach. Chcąc dochodzić jakiegokolwiek prawa, kiedy by ta korporacja takie prawo naruszyła, jest niezmiernie trudne, bo nie ma takich sądów, które by je sądziły. Tak jak też mówisz, Saria nie lubi dyspucja zysków, czyli też to powoduje ogromne rozwarstwienie społeczne. Tak najbardziej się zgadza. Żeby tego jeszcze było mało, jeszcze mam dla Was kilka takich informacji. To jest badanie, które zrobiła organizacja Global Justice Now, która właśnie zbadała w sumie łącznie 200 największych podmiotów gospodarczych i wyszło im, że 69 ze 100 największych podmiotów to nie kraje, tylko to korporacje. 69 korporacji ma, największych korporacji ma więcej niż najbogatsze kraje. I kiedy rozszerzono tę skalę na 200 podmiotów gospodarczych, to wyszło, że ponad 150 najbogatszych podmiotów to korporacje, nie kraje. I tak jak tutaj widzicie na obrazku, znane firmy Walmart, Apple, Shell mają w tym momencie większe przychody niż Rosja, Belgia i Szwecja razem wzięte. Nad tym tematem będziemy szczególnie tutaj rozprawiać na seminarium, na webinarium poświęconym podatkom, ponieważ jest bardzo mocno związane z tym, że te korporacje po prostu nie płacą podatku od obrotów. I żeby tego jeszcze było mało, to dodamy kolejny wskaźnik. Jest to taki słynny raport Oxfam, który wychodzi co roku. On też bada skalę nierówności na świecie i w ogóle linki do tych wszystkich raportów dostaniecie pod koniec webinarium. Ale on też zajmuje się nie tylko korporacjami, ale w ogóle osobami, ponieważ to jest też bardzo ważne w kontekście globalnych nierówności, że korporacja to tak właśnie brzmi troszeczkę strasznie, czy oczywiście znowu pytanie, kogo by zapytać o to, bo pewnie tych, którzy tymi korporacjami, to pewnie nie tak strasznie, ale też warto o tym pamiętać, że za tymi korporacjami stoją ludzie. Stoją zarządy, stoją osoby, które są ich prezesami, prezeskami. I właśnie Oxfam tutaj podaje w raporcie z tamtego roku na temat nierówności, że 1% najbogatszych osób na świecie posiada tyle, ile 99% reszty z nas. A ubierając to jeszcze w takie ładniejsze liczby, to 62 osoby posiadają tyle, co najbiedniejsza połowa świata, czyli 62 osoby posiadają tyle, co 3,5 miliarda ludzi. Kiedyś tutaj w Wigo sprawdziliśmy tę listę 62 osób i tutaj możemy bardzo łatwo zobaczyć, że to są osoby, które właśnie są posiadaczami tych korporacji. Są trzy osoby z rodziny Mars, jest wdowa po Steve Jobs. Ty ktoś poleca jakąś książkę. I też Oxfam, ponieważ to jest też jakaś taka ważna informacja, przez bardzo wiele lat, wręcz nawet wieków, nie istniały jakieś mechanizmy badania nierówności. Jak powiedziałam na samym początku, XVIII-XIX wiek powstały po raz pierwszy takie próby statystycznie objęcia tego, kto ile zarabia, kto ile posiada. Natomiast te raporty, które powstają teraz, one są szczególnie ważne, ponieważ już operujemy coraz lepszymi statystykami, z lepszymi sposobami badania tych nierówności. I właśnie z tego samego raportu Oxfam, używając tych samych metod, wyszło, że 5 lat temu tych osób, które miały bardzo duży majątek, było znacznie więcej, bo 330. Więc to pokazuje pewien trend, że tych osób, które posiadają coraz więcej, jest tak naprawdę coraz mniej. Kolejny ten raport wyjdzie w styczniu 2017 roku i już są przewidywania, że ta liczba znowu będzie mniejsza. I teraz patrząc tak ogólnie na świat, to wygląda w ten sposób, że no tak, jakby jest bardzo nierówno. Kiedy porozmawiać na temat nierówności, czyli za 5 lat będzie to 12 osób, no zobaczymy, mam nadzieję, że nie będzie tak drastycznie, chociaż no to wszystko zależy, bo trzeba na to wszystko spojrzeć z perspektywy też tego, co się dzieje obecnie.
Tak jak powiedziałam jakiś czas temu, dochodzi do fuzji coraz większych firm. Niedługo dojdzie prawdopodobnie do fuzji firmy Bayer z firmą Monsanto, która już w tym momencie kontroluje 20% całego rynku nasion na świecie, a w ogóle sześć korporacji największych na świecie kontroluje ponad 60% rynku nasion i pestycydów, czyli tak naprawdę mają kontrolę nad naszą żywnością. W momencie, kiedy patrzymy na umowy, które są obecnie negocjowane, czyli umowa TTIP, umowa CETA, które to mają powodować jeszcze większe zagęszczenie tego rynku, czyli większy rynek dla mniejszej ilości podmiotów. Kto wie, mam nadzieję, Karol, że aż tak nie będzie strasznie, że 12 osób, ale tendencja jest taka, że te nierówności rosną. O ile na to pozwolą, słusznie. No i pytania, jak to się dzieje i dlaczego, z czego to wynika. Tak jak powiedziałam, to dzisiejsze seminarium jest takim wprowadzeniem. My będziemy na każdym poszczególnym seminarium mówić sobie bardziej dokładnie, jak to się stało, że świat znalazł się w takim miejscu, kiedy właśnie ta grupa bardzo nielich osób ma wadę, podczas gdy bardzo duża grupa osób jest wykluczona z tego dochodu. Na pewno to jest o czym warto tutaj jeszcze wspomnieć, to, że jakby nie jest do końca bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Że faktycznie, jak popatrzeć na te wszystkie statystyki, o tym też mówi ten raport Oxfam, to wychodzi, że też osoby, które się bogacą, bogacą się w ogóle szybciej niż te osoby najbiedniejsze. Gdyby jeszcze popatrzeć, właśnie od przełomu wieku najbiedniejsza połowa ludności świata otrzymała tylko 1% całkowitego wzrostu. To oczywiście wszystko są pewne statystyki, ten 1%, 1,99% to ma tak bardzo plastycznie działać na nasz zmysł tego też, co jest sprawiedliwe, a co nie jest sprawiedliwe, ale no tak to wygląda. Ktoś, nie wiem, czy ktoś z Was czytał właśnie Pikettiego Kapitał XXI wieku. On tam zdecydowanie brzmi mniej dramatycznie niż my, organizacje pozarządowe, które biją na alarm, że te nierówności rosną. Piketty tam mówi, że jakby one też, nie wiem, kiedy poczytać sobie Marks i przełom wieków, kiedy on pisał Kapitał XX wieku, to te nierówności też występowały. Natomiast my będziemy się starać po prostu odpowiedzieć, jak zrobić, żeby te nierówności zniwelować, bo nie wiem jak Was, ale nas tutaj w IGO to po prostu straszliwie oburza. I do tej pory nie możemy zrozumieć, jak to się dzieje, że właśnie w świecie, kiedy nie wiem, 1/3 żywności jest marnowana, prawie 800 milionów ludzi nadal cierpi głód. W świecie, kiedy jakby my wszyscy prekariusze i prekariuszki mamy problemy z umową o pracę. 1% ludzi cieszy się takim bogactwem jak pozostała reszta. I jeszcze taka jedna informacja, że właśnie w ciągu ostatnich 25 lat, czyli na przełomie wieków, średni roczny dochód najbiedniejszych 10% ludzi na świecie wzrósł o mniej niż 3 dolary rocznie, czyli to oznacza, że codziennie ich przychody wzrosły o mniej niż cent rocznie. To też dla nas osobiście jest oburzające. Pokazuje, jak gdyby na przykład do tego sobie dołożyć inflację, że są osoby, które z tego kręgu ubóstwa tak naprawdę przez system, który obecnie funkcjonuje, nie są w stanie wyjść. No i też oczywiście rodzi się pytanie o nasze miejsce w tym systemie i po której stronie jego się opowiadamy. I tak na koniec taki obrazek dla Was, dam Wam trochę na przeczytanie go. Tak? To jest teoria skapywania bogactwa, czyli nawet mocno forsowana, głównie też przez bogatych możnych tego świata, że w momencie, kiedy bogaci się wzbogacą, skapie też to na pozostałych. Przez bardzo długi czas, mimo że jakby organizacje pozarządowe i życie weryfikowało tę tezę, instytucje finansowe się z tym nie zgadzały, natomiast w tym roku nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy przyznał, że to jest nieprawda. Co jest ważne z punktu widzenia tych ności, to fakt, że podejście do nich bardzo się zmieniło w przestrzeni wieków. Jak poczytamy sobie Malthusa, który też mówił o tym, że jest bardzo nierówno,
to jego pomysł na rozwiązanie tych nierówności był taki, że tych najbiedniejszych trzeba skontrolować, jeżeli chodzi o ich płodność, czyli żeby się tych biednych jak najmniej rodziło, tych bogatych wzmacniać, żeby to bogactwo skapywało i żeby w ten sposób to ubóstwo wyeliminować. Dzisiaj, patrząc na z punktu widzenia też praw człowieka, tego też, że mamy dostęp do informacji, że mamy dostęp do informacji na temat tego, jak globalnie wygląda ten system, czyli jesteśmy w stanie nawet znaleźć szwaczkę, która szyła nasze dżinsy w tych fabrykach, które być może się zawaliły albo się zawalą, albo która dostaje te przykładowe $2 na dzień, że faktycznie nawet patrząc na instytucje typu ONZ, typu OECD, widać taką tendencję do patrzenia właśnie globalnie, czyli co zrobić jednak, żeby wszyscy mieli dostęp do, zwłaszcza do tych podstawowych dóbr. I tak na koniec też Piketty, to już co dzisiaj padło, że nierówność między bogatymi a biednymi będą się nadal powiększać. On tutaj upatruje źródła, żeby temu zaradzić między innymi w uregulowaniu kwestii podatkowych. I dlatego Was bardzo zachęcam do kolejnego wykładu, który będzie poświęcony sprawiedliwości podatkowej. Tutaj piszesz, Magda, że byłoby fajnie, gdyby w dyskusji uczestniczył wykładowca, na przykład z SGHU. Pewnie tak i bardzo Was w ogóle zachęcam do wchodzenia w dyskusję na przykład ze znajomymi, którzy mają odrębne zdanie. Tak jak powiedziałam na samym początku, to, co jest sprawiedliwe i niesprawiedliwe, jest bardzo różne i też zależy od takiego samego własnego poczucia. Jakby jak jest skonstruowany świat. Może nie mają odrębnego zdania. Przyznam szczerze, że nam się kiedyś zdarzyło pójść na wykład na SGHU i koleżanka przyszła cała czerwona i rozgniewana. I znaczy po prostu wychodzi na to, że mamy bardzo, bardzo różne patrzenie. Też z neoliberalnej teorii, którzy uważają, że tak naprawdę każdy sobie jest kowalem swojego losu i sam może decydować, czy chce być bogaty, czy nie jest bogaty. Jakby ciężko nam się z tym zgodzić, ale tak jak mówię, no, warto po prostu sobie jak najwięcej tych perspektyw patrzenia na tę kwestię rozszerzać. Tak, też się zgadzam, że młodsi wykładowcy to zmieniają. Super, dzięki. To tylko tak ode mnie na koniec. To było pierwsze webinarium, tak jak powiedziałam, bardzo wstępne. Kolejne będą już dotyczyły wybranych faktów, one będą zdecydowanie bardziej już, może nie to, że eksperckie, ale będzie tam zdecydowanie więcej takiej wiedzy ścisłej. Po tym cyklu chcemy, żebyście w swoich miejscowościach zorganizowały akcje. Jak tutaj widzicie, my te akcje robimy, uskuteczniamy średnio dwie akcje raz na miesiąc, raz na 2 miesiące. Mogą dotyczyć te akcje wszystkiego, co dotyczy się ogólnie pojętej globalnej sprawiedliwości. Z naszej strony macie pewne wsparcie, dysponujemy szeregiem i filmów, i materiałów. Też możemy do Was przyjechać, do Waszych miejscowości, coś poprowadzić, coś zrobić wspólnie. Także ja też Wam bardzo, bardzo dziękuję za Waszą aktywność na czasie. Było super, moje pierwsze webinar uważam za bardzo udane i żywe. Super, wielkie do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Same serce.